Legenda. Dawno, dawno temu. 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 Tymi słowami rozpoczyna się większość historii. Baśni. I legend. Jednak ta legenda jest zupełnie inna. Inna? Sprawi, że uwierzycie w cuda. Opowiada o naszej gminie. Sięga do jej początków. Ile jest prawdy w tej opowieści? Ile faktów? To już pozostawiam wam. A teraz zamieńcie się w słuch. Ta historia miała miejsce przed wiekami, w okolicach Knyszyna i sięga aż 1509 roku. Obszar między Tygocinem a Knyszynem porastała gęsta puszcza, a ziemią tą zarządzał Mikołaj II Radziwiłł. Książę wojewoda wileński. Kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ufundował wiele kościołów litewskich. Oraz te, które powstały całkiem blisko nas. Za jego czasów puszcza została poddana kolonizacji i założono wiele wsi. Peńskie, Długa Łąka, a także osada Krypno. Ale, ale! Źródła mówią, że nazwa Krypno pojawia się w dokumentach dopiero od 1520 roku. Jak to się stało? Skąd nagle pojawiła się taka nazwa? I tu dopiero zaczyna się prawdziwa historia. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że historie są dwie. Miejsce to było pełne uroku i bogactw natury. W gęstwinach puszczańskich pełno było wszelkiego zwierza, urokliwej roślinności. Wśród lasów i borów pomieszkiwała ludność, tworząc mniejsze i większe osady. Niemal przy każdej studni znajdowała się krypa. Krypa? 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 Naczynie do pojenia koni. Jednak tylko jedna z kryp znajdowała się pod grubą lipą, na niewielkim wzniesieniu. Pewnego ranka znaleziono w niej namalowany na lipowej desce obraz. Na lipowej desce? Jaki obraz? Obraz. Święty obraz Matki Boskiej. Mieszkańcy postanowili zanieść go do Knyszyńskiego kościoła, jedynego w okolicy. Mimo panującego chłodu zrobiły to małe, bose dziewczynki. Bose? To okropne! Tak, bose. Kiedyś nie każdego było stać na buty. Gdy wróciły, okazało się, że obraz powrócił za nimi i ponownie znalazł się w owej krypie. Odnosiły go trzykrotnie, bezskutecznie. Za każdym razem wracał. Obraz przemówił do proboszcza. Ja w Knyszynie nie będę, a pozostanę na zawsze w Krypnie. Legenda głosi, że wspomniana lipa została ścięta, a jej drewno posłużyło do budowy niewielkiej kapliczki, w której zawisł cudowny obraz. W kapliczce tej pojawił się ołtarz. Rzekomo pod nim znajduje się pień ściętej lipy. Osada przybrała nazwę Krypno. Od tej niezwykłej krypy? Właśnie. Mimo, że w okolicy kryp było dostatek, to ta wyjątkowa zaważyła o losach Krypna. Ziemie te przynależały do kościoła, dlatego też Krypno zwano Krypnem Kościelnym. A Długa Łąka zmieniła nazwę na Długą Łękę Kościelną. Tak, w późniejszym czasie pozostała jedynie nazwa Długa Łęka. To nie wszystko, to jeszcze nie koniec tej niezwykłej historii. Obraz słynie łaskami, niejednokrotnie pokazał, jaką wspaniałą moc w sobie kryje. Okoliczni mieszkańcy, modląc się, doznawali wielu łask. W 1625 roku na polecenie Katarzyny Zamojskiej z domu Ostrogskiej zaczęto budowę drewnianego kościoła w Krypnie. Dzisiaj w tym miejscu stoi murowany kościół, a na święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września! Dokładnie. Schodzą się zewsząd pielgrzymi, by wziąć udział w obchodzie wokół kościoła i ołtarza z woskowymi wotami w dłoniach oraz szeptami modlitewnymi. W ten sposób dają wiarę Najświętszej Maryi Pannie i oddają się jej pod opiekę, prosząc o łaski i uzdrowienia. Historia. Trasą tą dawien dawna częstokroć przejeżdżał król Zygmunt II August. Wędrował bowiem z Krakowa do Wilna, a po drodze spędzał w tej okolicy czas na odpoczynku. Miejsce to podobało mu się niezmiernie. Postanowił je pokazać swej drugiej małżonce, Barbarze Radziwiłłównie. Oboje zakochani w ziemi knyszyńskiej postanowili tu zamieszkać. Wobec tego rozkazano wybudować w Knyszynie dwór. Zajął się tym królewski architekt Hiob Bretfus, który również był odpowiedzialny za rozbudowę pobliskiego zamku w Tykocinie. Budowę knyszyńskiego dworu rozpoczął w 1564 roku. Jednocześnie opiekując się rozwojem wcześniej wybudowanego przez siebie tykocińskiego zamku. Twierdza w Tykocinie miała zyskać ufortyfikowanie.
Przy jej budowie pomagał Bertfusowi Dominik Melion, murarz specjalnie do tej pracy sprowadzony z Krakowa. Król uwielbiał polowania, a najlepiej mu się polowało w zwierzyńcu, czyli obecnej Puszczy Knyszyńskiej, albowiem obfitość zwierzyny była tu nadzwyczajna. Król upodobał sobie zwłaszcza żubry. Uwielbiał również otaczać się pięknymi przedmiotami. To też dwór przyozdabiano arrasami przed każdym przyjazdem władcy. Gdy król opuszczał rezydencję, arrasy, a było ich około 350, przewożono do zamku Tykocińskiego i tam przechowywano. Z Barbarą Radziwiłłówną król ożenił się potajemnie, ale małżeństwo nie trwało zbyt długo, ponieważ królowa wkrótce zmarła. Władca na znak żałoby nakazał w każdej komnacie wywiesić kir. Kir? Czarny materiał żałobny. Król resztę życia spędził u boku swoich dam do towarzystwa, a najbardziej upodobał sobie Barbarę Giżankę, która łudząco przypominała mu zmarłą żonę. Nadał im nawet szlachectwo. Monarcha dokonał żywota w pobliskim Knyszynie. Uciekając z Wilna przed morowym powietrzem, dotarł do Tykocina, a następnie do Knyszyna. W czasie podróży okazało się, że pogorszył się jego stan zdrowia. 6 lipca 1572 roku, około godziny 18, król zmarł, otrzymawszy kilka godzin przed śmiercią ostatnie namaszczenie. Niestety, okazało się, że wśród dworzan, którym król ufał, znalazło się wielu niegodziwców. Niedługo po tym, jak wyzionął ducha, zagrabiono jego mienie. Istnieje legenda, że na terenie Knyszyna znajdowała się studnia, która do dnia dzisiejszego skrywa część królewskiego skarbu. Kto wie, może kiedyś skarb zostanie odnaleziony. Według legendy, serce ostatniego Jagiellona ukryte jest do dziś w knyszyńskiej świątyni. W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie, w okalającym kościół murze, znajdują się wmurowane fragmenty zaginionego sarkofagu króla Zygmunta Augusta. Inskrypcja na nim zaś mylnie głosi, jakoby sarkofag należał do Zygmunta Starego. I taka to była historia, pełna tajemnic, niewyjaśnionych zjawisk i miłości. Historia naszej miejscowości. Nasza historia!